Witajcie. Dzisiaj trochę inny sprzęt do sprzedania, ale samochód dla prawdziwego amerykańskiego farmera albo polskiego. Dodge Ram 1500, 5.7 Hemi, 400 koni, do tego 100 litrów butla LPG, miejsce koła zapasowego, a więc auto jest bardzo ekonomiczne. Pali od 17 do 20 gazu. Więc to jest tak jak 7-8 litrów ropy wypalił. No ale tutaj mamy potężny samochód z dużą paką. Koła 20, to tutaj wyglądałem jak 275, 55 razy 20. Jak nowe, całosezonowe. Piękny kolor, taki nie jest do końca czarny, jest taki siwy. Brudu na nim. Z tyłu mamy ogromną pakę. Jest to ta długa wersja. Tu jest hak, miejsce na hamulce. Podwójny wydech. Wielka paka. 800 kg ładowności, 200 na samą klapę tutaj można położyć. Zobaczcie. Tu jest benzyna. Do tego LPG. Zobaczcie, to jest miejsca z tyłu. To jest szok. Jakie to jest ogromne auto. To jest naprawdę duże miejsce. Te fotele jeszcze się podnosi, także tutaj można się dosłownie położyć. Jest tak szeroko. Tu mamy gniazdka USB, USB-C. Tu mamy prądowe jeszcze. Trzeba tylko je przerobić na polskie. Jest to wersja Bighorn. Mówię, że to jest limuzyna. I mamy też nagłośnienie Alpin. Przepięknie gra to naprawdę. Oczywiście czarne skóry. Elektryczne fotele. Masa schowków. Jak to chodzi? To jest poezja. Naprawdę poezja. Zobaczcie, spalanie tutaj mam teraz 16. To naprawdę nie jest dużo. I jak na takie auto w gazie, bo mówię, w gazie to po 2,59 to wychodzi mało. Alpin, nagłośnienie, tutaj mamy jeszcze takie coś, tu mamy szybkę. Z tyłu zobaczcie, się otwiera szybka. Mamy pełno schowków. Fajnych. Tu jest schowek. Tu jest taki wielki schowek. Tu jeszcze są wyjście na telefon. Tu oczywiście na kubki, jak to w amerykańskim wozie. Tu mamy sterowanie radiem pod spodem. Tu mamy napędy. 2WD, 4WD. Wysoki, niski. No i co tu dużo mówić, no jest super wóz, naprawdę super wóz, wszystko działa, 59 przebiegu teraz ma, chodzi rewelacyjnie. Zapraszam Was do oglądania, do testowania, do zakupu auta, jak zwykle w świetnej cenie u nas. Do usłyszenia. Polecam, to jest naprawdę mega auto. Posłuchajcie, jak to chodzi. Ale jest petarda.